Stoch Kubacki Żyła. Wymienieni przeze mnie skoczkowie to jedni z przedstawicieli kadry narodowej w skokach narciarskich. To właśnie na kadrowiczach głównie skupione są oczy naszych polskich kibiców. Jednakże mało mówi się o skoczkach, którzy trenują w dość szarej klubowej rzeczywistości. Znajdujemy się na skoczni Skalite w Szczyrku, by przyjrzeć się tej szarej rzeczywistości oraz przedstawić Wam, jak wygląda finansowanie takich skoków. Na skoczni nie będę sama. Moim gościem będzie dwuboista z Podkarpacia, Paweł Szyndar. Więc jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszamy do oglądania. Tak na wstępie, no bo nie punktujesz w Pucharze Świata ani w Kontynentalu. Jak wygląda taka rzeczywistość skoczka klubowego, który skacze na lotosach czy na Mistrzostwach Polski? No moja rzeczywistość, bo o tej się będę wypowiadał, no wygląda w taki sposób, że trenuję na co dzień, bo robię to, no można by powiedzieć, że profesjonalnie, bo no nie chodzę aktualnie do pracy, jedynie moim zajęciem takim dodatkowym no są studia, więc gdzieś tam na boku studiuję. Oczywiście większość czasu poświęcam na sport, więc trenuję na co dzień. No każdego dnia praktycznie mam dwa treningi dziennie. No czasem jak pojadę, na przykład teraz byłem na świętach w domu, no to nie trenowałem przez krótki czas, ale no myślę, że to nie wpłynęło jakoś strasznie na moją formę, także no trenuję, myślę, bardzo zbliżenie profesjonalnie do chłopaków z kadry. Oczywiście brakuje mi jedynie takich wyjazdów na inne obiekty, no i mam tylko dostęp do właśnie tych obiektów tutaj w Polsce, bo no ostatnio byłem w zimę, czyli w poprzednią zimę byłem w Ramzał, no to był taki wyjazd. No i w Liwinia też byłem na pierwszym śniegu, a tak to no nie jeździłem po różnych innych obiektach. Także. A jakbyś tak mógł opisać taką rutynę treningową skoczka? Jak wyglądają te treningi? Na co zwracacie uwagę? No ja jestem akurat kombinatorem, więc bardziej mam więcej tych treningów troszkę niż skoczkowie. Mój no, tydzień mniej więcej wygląda tak, że na początku tygodnia w poniedziałek mniej więcej robię no, siłownię. Później mamy we wtorek no, skocznię. No też różnie to wygląda, oczywiście nie w każdym tygodniu mam tak samo, ale no na przykład po skoczni idę przeważnie biegać, no bo wtedy, żeby mniej więcej być jeszcze świeżym rano na skoczni, a później już można powiedzmy te nogi trochę obciążyć, no staram się właśnie jako kombinacja też właśnie, żeby no na świeżości być na skoczni, żeby no po prostu próg oddawał, że tak powiem, no bo wiadomo, kombinacja norweska, no to biegamy dużo, no i te nogi są takie obciążone. No i też oczywiście jakieś imitacja biegowa, teraz na przykład w jesieni dużo takiej imitacji skakanej z kijami bez nartrolek. Co jeszcze? No nie wiem, skocznia, siłownia, odbicia też oczywiście. W każdym tygodniu mam mniej więcej co innego raczej. No ostatnio się to dużo zmieniało, bo byłem w Zakopanem u trenera Jorząbka, także też tam ten nagrywał. Właśnie zwracaliśmy uwagę trochę na technikę, żeby ją trochę zmieniać, bo tak jak na przykład tu w Szczyrku, no mam trenera klubowego, który jest trenerem tylko od skoków, więc za dużo mi nie pomaga w biegach, no bo wiadomo, nie zna się na biegach narciarskich. Także z trenerem Jarząbkiem tam w Zakopanem trochę pozmienialiśmy to. A jak wygląda sprawa na przykład finansów w skokach? Bo mówię, kadrowicze to głównie sponsorów mają, że tak powiem, no dużo jest tych sponsorów. A jak wygląda to u Was? Czy Wy macie gdzieś tam jakąś pomoc otrzymujecie od Polskiego Związku Narciarstwa? Raczej no jest ten program Lotos Cup, w którym no można zdobyć właśnie takie finansowanie. No ja jako senior mamy tylko jednorazowe takie pomoce, no ale patrząc na moje wyniki, no ani razu jeszcze nie dałem rady po prostu zdobyć tego finansowania, tego stypendium, czy tego jednorazowego takiej wypłaty, bo to tam jest to jakoś tam
pamiętam konkretnych sum, ale no to też jest fajna pomoc. Oczywiście no myślę niewystarczająca, jeśli by ktoś chciał tylko z tego wyżyć. No ja na szczęście dostaję stypendium z studiów. Mam tam stypendium właśnie rektorskie, które no zawsze to jakieś pieniądze są w miesiącu. Tutaj też no, na szczęście klub mi udostępnia mieszkanie, więc nie płacę za nie no, praktycznie nic. Płacimy jedynie za media, za gaz właśnie. Także na to idzie troszeczkę pieniędzy. Oczywiście nie jest to jakoś strasznie dużo. No i wiadomo, trzeba sobie zrobić jedzenie, no to na to jeszcze troszkę idzie pieniędzy. No ale to nie są jakieś duże koszty, więc to stypendium. No i jeszcze ja na szczęście mam sponsora, więc tym bardziej od roku chyba no nie byłem nigdzie w pracy. W poprzednie wakacje byłem, chodziłem do pracy, no ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, że jednak kombinacja norweska, no muszę więcej robić tych treningów, tego biegania i skocznia i bieganie. No trzeba to połączyć właśnie i trzeba robić tych treningów więcej. Ale radzę sobie, sponsor jest firma Drewger, także wspierają mnie. To też nie są jakieś duże pieniądze, no ale cieszę się bardzo, że mnie wspierają. Tak mówiąc jeszcze o tych seniorach i o tym zapleczu, wiele było talentów, które z powodów właśnie finansowych zakończyło swoją karierę. Kiedy, że tak powiem, przychodzi czas na plan B? Czy w ogóle wy myślicie o planie B, czy jest tylko życie skokami, czy w twoim przypadku kombinacją? Raczej no ja późno zacząłem, więc ja mam troszkę inne myślenie. Koledzy no często po szkole właśnie, czyli kończą liceum, technikum. Jedni jak pójdą na studia, no to może właśnie zostaną w skokach, ale no ostatnio właśnie Mateusz Jarosz chyba skończył też z kombinacją, no i on właśnie chyba liceum skończył teraz, maturę napisał i nie poszedł na studia i skończył karierę po prostu. Wracając jeszcze do Zagórza, bo tam twoje początki, czym się różni na przykład, bo teraz jesteś w Sokole Szczyrk, bo można powiedzieć klub, który no, ma pieniądze, można powiedzieć, jakbyś porównał wtedy, czemu na przykład właśnie większość skoczków z Zagórza, no bo jesteś jednym chyba z nielicznych, który, że tak powiem, to kontynuuje i nie skacze tylko na 40, tak? No porównanie z Zagórza Sokół Szczyrk, no to są dwa różne światy. Po pierwsze, no tutaj w Sokole Szczyrku obiekty są większe i są no 3 metry praktycznie od siedziby klubu, więc to jest naprawdę na plus. A no na Podkarpaciu ja na tą skocznię musiałem jeździć 40 km, więc to był wysiłek no z mojej strony, musiałem jeździć właśnie autostopem, no bo czasem sobie radzę autostopem. Oczywiście dla mnie to była fajna przygoda, no, ale gdzieś jak na przykład busów nie było, czy trzeba było jakoś dojechać, no to człowiek musiał sobie poradzić. No i na Podkarpacie to jest na pewno trudność, że na te zawody, na ten cykl Lotos Cup, no to trzeba jechać te 3, 4, nawet 5 godzin z Zagórza chyba do właśnie Szczyrku czy do Zakopanego, więc no i wtedy wchodzą to kwestie finansowe, bo tu pieniądze no mają duże znaczenie, no bo na busa, na wynajęcie busa, czy tym bardziej, że tutaj klub Sokół Szczyrku ma swojego busa, no to tutaj pieniądze, wiadomo, są potrzebne, jeśli musimy jechać do Zakopanego, a no jak mamy na miejscu zawody, no to jedynie chłopacy, trener jeździ z młodymi chłopakami do Bystrej na skocznie, więc myślę, że tych pieniędzy nie trzeba aż tak dużo. Oczywiście no ja to zobaczyłem, że nawet pan prezes bardzo pomagał, bo na przykład właśnie rok temu byłem w Livigno, gdzie pomógł mi też finansowo. Nie tylko dostałem pieniądze od sponsora, tylko także od właśnie pana prezesa klubu, także tutaj te finansowe kwestie no, są większe, no i więcej mogę osiągnąć w tym klubie. No, dlatego zmieniłem klub z Zagórza, gdzie po prostu nie rozwinąłbym się w takim stopniu na pewno, no bo po prostu bym musiał zostać w domu, musiałbym mieszkać w domu.
No i dalej ta odległość by była, no i musiałbym, pewnie raz w miesiącu bym tylko mógł jeździć na właśnie na treningi tutaj, a to jest za mało po prostu.